Witam Was przy wtorku, moi drodzy. Ścianę mam pomalowaną dysperbitem na razówę, podsycha. Zobaczymy, jak wyschnie, to będziemy zaraz potem drugi raz się przemaluje. I tu mamy taki temat. Na dzisiaj zamówiłem ten beton na płytę, więc trzeba będzie tu przygotować. Musimy oddylatować styropianem 2 cm od ściany. Robię to w ten sposób, że uciąłem sobie na 25 na pół styropian. Płyta będzie mieć 12, więc coś będzie w ziemi, żeby potem ten beton nam nie wypychał. I w ten sposób sobie szykuję. Czyli podkładam tu na równo i podsypuję tu piaskiem trochę. I tak muszę zrobić to po obwodzie w koło. Tą stronę, tylko ten środek tej płyty. Natomiast tam już nie będziemy dylatować, bo tam mamy mato, gdzie potem zapracować. Tam jest piasek, więc nie ma obawy, że tam gdzieś będzie to ściskać, coś się z tym będzie działo. Więc tylko w tym kwadracie tutaj, żeby to oddzielić. Potem sobie zrobię pręty na dwa tutaj do prowadzenia. Będzie łata szła po w fundamencie, no a druga po pręcie tutaj przygotujemy sobie, pospawamy i w zasadzie tyle. Piasek się wyrówna, uklepie i możemy wylewać. Także dzisiaj taki temat, no tam zobaczymy, jak będzie na tyle sucho, to lecimy z sklejeniem styropianu, ale to ważniejsza rzecz jest w tej chwili tutaj z tą płytą. Tutaj mamy na to jeszcze chwilę czasu, musi to wyschnąć, podeschnąć przynajmniej na tyle, żeby było na dotyk suche, żeby szło coś, cokolwiek na to kleić. Także tak to wygląda. Dobra, przyszykujemy sobie w ten sposób deski, wstawiam w pionie, odmierzam tutaj na 10 cm, żeby jeszcze potem ten piasek ubić trochę. Jak siądzie więcej, nic się nie dzieje, bo będziemy sobie przygotowywać potem startery pod ściąganie betonu. Jak będzie 13 cm, a nie 12, też świat się nie wali, nawet może i lepiej. I teraz tak, tutaj dajemy sobie deskę w środku. To mamy na razie na wyrównanie tego piachu, żeby tylko wyrównać łatą. Jak ściągnę po równym, fajnie, wtedy mamy pewność, że wszystko pasuje. Tu trzeba będzie chyba jeszcze podebrać Sebastian trochę, wiesz? No tu mamy 8 troszkę jeszcze, zobaczymy, może się uda walnąć w ten sposób. Dobra, tak by mogło być mniej więcej. I teraz łata. I tu sprawdzam do poziomu. Troszkę tam na dół i w zasadzie po sprawie. Dobra, daj mi kielnię, ja sobie tu podbiorę, bo tutaj już mi to blokuje. Nie chce mi tam siąść. Tutaj w zasadzie ten piasek był nieruszany, bo to, co żeśmy wybierali na fundamenty, to jest ten grunt rodzimy, więc nie ma tutaj jakiegoś zagrożenia, nie ma obawy, żeby tam coś... Ale mimo wszystko to jeszcze sobie uklepiemy, żeby pasowało. Deski oczywiście zostaną wyciągnięte po tym. Można by było zrobić to i też na rurkach, tradycyjną metodą, jak się robi pod wylewki, kiedyś stara szkoła, ale w ten sposób też damy radę. Dobra, mamy poziom, więc tak zostawiam, obsypuję z jednej, z drugiej strony, żeby ją troszkę przycisnąć. Już nam się jakby ukierunkuje wysokość tego, co musimy tutaj w zasadzie wyrównać, bo tu dosypywać raczej nie będzie potrzeby, żeby dosypywać, ale w ten sposób będzie szło potem wszystko sobie fajnie zgarnąć i powstanie nam taka powierzchnia równa. O.
uklepiemy, być może jeszcze wodą zlejemy, żeby to pasowało i tak zostawiamy. Potem tylko startery wsadzimy do ściągania już na wysokość betonu, czyli prowadzenie po ławie, drugi pręt i trzeci, żeby nie robić takich dużych pól takich dużych pól, no bo jest ciężko potem ten beton ciągnąć. Także, ale te startery też wam pokażemy, tak to będzie wyglądać. Dobra, jeszcze tu musimy sobie obsadzić jedną i co, równamy to, ubijemy i wodę się zleje, żeby to jeszcze fajnie siadło i potem macie. Pokażę wam, jak to idzie, to ściąganie. To naprawdę nic trudnego, żeby to, chodzi o to, żeby ten piasek był mniej więcej wyrównany pod te ubijanie w ten sposób, czyli dwa prowadzenia wystarczą, z jedne, drugie tam w rogu, potem deski sobie przesunę dalej, dojadę do końca, nadmiar wywalimy, ubijemy, jeszcze zlejemy wodą, żeby ładnie to siadło i w zasadzie przygotowane będzie pod wylewkę, pod płytę, bo to taka podpłyta w zasadzie, nie? Beton B15, więc no i w ten sposób jadę sobie do końca całą powierzchnię, resztę dosypiemy tutaj, te braki co są. Właśnie to już jest tak twarde, że naprawdę, tym bardziej, że tego żeśmy dużo nie ruszali tutaj, to było ruszone w zasadzie tylko warstwa wierzchnia, więc trzeba będzie to uklepać. Resztę to jest ten grunt rodzimy, który tutaj był. Nic tu nie było jakby ubierane, wybierane. Wszystko jest tak jak było, tak zostało. No i mamy tą wysokość 10 cm. Uklepiemy, siądzie do 12 i tak będzie akurat, myślę. Jeden na kolannik znalazłem, kurde, drugi gdzieś przepadł. No ale trudno, czasy radzić. Okej, szykujemy sobie tu dalej. Tak to wygląda. Zrobiliśmy taką babę do ubijania, do uklepywania. W zasadzie zobaczcie ślady. Widać nawet Sebastian kawał chłopa w depce i jest to do porządku ubite. Nie ma o czym gadać. Tak jak mówię, ten piasek nie był ruszany, nie było tutaj jakby wybierane stąd, tylko nadsypane może 10 cm tej świeżyzny. Tu mamy też uklepane z tej strony. Na to jeszcze dodatkowo polejemy wszystko fajnie wodą po całości. Nie ma siły, żeby coś tam się działo. Tutaj wyciągnąłem te deski i teraz sobie nasypałem trochę piasku tu i zamykam ten temat. Tak jak się robiło kiedyś posadzki, czyli tam zamykało się sprawy po rurkach. Ci, którzy znają temat, to wiedzą, o czym mówię. Można sobie to wyrównać heblem w ten sposób, o resztę ubić i mamy temat zamknięty, jeżeli chodzi o rurki. Uklepimy całe, zrobimy sobie potem te startery, ale do tego jeszcze wrócimy. Patrzcie na to, świeci słońce, także kurde, aż się zachciało robić. Całkiem inaczej. No, jak się po tym chodzi, powiem wam, zobaczcie, śladów praktycznie nie zostają. Ślady jeszcze wodą zlejemy i będzie super. Zrobimy sobie starterki i będziemy mogli zalewać. Już cała ziemia chodzi. Dobra, ja idę po szlauch, Sebastian, rozwijam i zaraz będę za tobą jechał. Zlewał to wodą. Niech to siada i potem sobie tylko te pręty powsadzamy, wiesz, i przygotujemy i bierzemy się za tą ścianę, za izolację z tamtej strony. Także tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze róg do ścięcia, żeby to wyrównać, ale nie ruszam tego z tego względu, że zrobimy to już jakby po tym, jak będzie piwnica zrobiona. Niestety musimy zrobić to, związać tym belką tutaj, stropem zaleć, żeby jakoś to w kupie przytrzymać. Mam stracha po prostu to ruszać i tego nie ruszam na razie. Dobra, tak to wygląda, czyli ubite, dodatkowo zlewam to wodą, żeby wszystko wsiąkło w piasek, to wnika momentalnie i po prostu naturalnie nam to jeszcze zagęści wszystko. Robimy to w ten sposób raz, za godzinkę drugi raz, na spokojnie zrobimy sobie startery, potem jeszcze raz wsikniemy, także
Nie ma chyba nic lepszego do zagęszczania, jak właśnie naturalnie wodą ubić, wodą zalać. I same korzyści wam powiem, bo przy zalewaniu potem ten beton tak szybko nie pije, więc to też jest jakby na plus. No i przede wszystkim to porządku ubite, to jest najważniejsza sprawa, żeby to dobrze uklepać tu. Dobra Sebastian, poszukujemy sobie spawarkę, te krótkie, sznurek, dwa kawałki betonika puścimy i zaraz sobie zrobimy te startery, potem zaś to zlejemy jeszcze wodą i przed samym betonowaniem też to machniemy i będzie ok. Dobra, taki mamy sposób na to, na pewno to widzieliście, nie powiem gdzie, nie będę w kija uprawisko wsadzał, tu żeby było do równego. Ustawiamy do sznurka, w ten sposób przyjdzie przyspawany drut po całości i mamy prowadzenie. No, robi się po to, że jeżeli komuś zależy, żeby było w miarę równo ta płyta wylana, potem ułatwia sprawę przy każdej innej robocie, na pewno przy wstawianiu styropianu, układaniu i przy innych tematach jest to korzystne. Więc jak najbardziej warto to zrobić. I w ten sposób sobie ustawiam, bo po tym kraglu będziemy ściągać potem ten beton. Natomiast pręty na koniec zostaną wyciągnięte. I nawet jakby został pręk po pręcie, nic się nie dzieje. Jak najbardziej możemy to tak zostawić. Zlane wodą, już ubite. Zobaczcie, fajnie to wszystko siadło. Zrobimy sobie te startery. Zaś to zagęścimy wodą i przed samym betonowaniem, pół godzinki przed, jeszcze to bardziej zlejemy, więc jak najbardziej przygotowane podłoże do porządku, tylko lać beton. No i tak jak mówię, pospawamy sobie tutaj to, w zasadzie pochytamy tylko te pręty, żeby trzymały. No i tyle, co tutaj jest do pokazywania. Mamy to przygotowane tutaj, pospawane te prowadzenia. Tutaj zrobiłem takie dwa pręty, pospawaliśmy takie z odpadów w zasadzie to na tą przedściankę, żeby troszeczkę wzmocnić tutaj. Z tym mówię, nie wiem jak będzie, czy będziemy to zalewać dzisiaj, czy nie. Zobaczymy jak wyjdzie. I tu mamy jeszcze ten róg do obrabienia. No i w międzyczasie zrobiliśmy jeszcze tą ścianę tutaj styropianem aqua przyklejony. Zrobiłem też te łączenia, warto sobie to zrobić, żeby ten mikromostek gdzieś tam przymknąć troszeczkę tę przenikalność tego zimna. W ten sposób możemy sobie to poprzymykać. My mamy styropian na felc, czyli na ten zakład tak zwany. W ten sposób to przychodzi jeden na drugi, więc jest to troszeczkę lepsze rozwiązanie niż prosty styropian. Natomiast no, do układania wiadomo troszeczkę gorzej, bo trzeba patrzeć w którą stronę go tam nakleić. Jak widać na załączonym obrazku też się zdarzają błędy, gdzie nastąpiła pomyłka, nic wielkiego. No i przyjdzie tutaj teraz na to folia kubełkowa, poobcinamy sobie potem to nożykiem. Żadnego tarkowania tu nie będę robił w ziemi, bo to nie ma naprawdę sensu, żeby gdzieś tutaj się bawić z tym, żeby to ścierać, równać. Przyjdzie folia, obniżymy ją troszeczkę niżej. Myślę na wysokość tak jak ziemia idzie. Zresztą zobaczymy jak nam będzie pasować. No i w ten sposób zostawiamy to. Muszę skoczyć jeszcze na górę, zamknąć tą przestrzeń tu. Górą to zapiankować, żeby nie... Zresztą zaraz wam pokażę o co chodzi. Żeby nie było tam gdzieś potem problemu, że naleje tam wody, jak będzie deszcz padał. Warto sobie to przymknąć. I mamy święty spokój, że o tą szczelinę tutaj chodzi, żeby to nie lała się tam woda po prostu. W ten sposób to zamykam po całości. Mamy pewność, że tam już gdzieś jakaś woda się nie dostanie. Nic się z tym dziać nie będzie. No. Dobra, i tak samo sobie zrobię. Tak kurde, jakie chmury idą. Coś czuję, że jak będziemy betonować, to będzie niezła jazda. Ale życie. Tak samo zamknę sobie teraz tu do końca i tak zostawiamy. W
ten sposób, nie ma tutaj co już cudować. Wiązka wystarczy, to już tam wiemy, że woda się tam nie dostanie. No dobra, te też mogę tu poprzymykać, żeby gdzieś tam nie wlazło. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ocieplanie tej ściany. No to jest, wszystko będzie w ziemi zasypane, więc tam raczej się tam nic nie wydarzy. Beton już zamówiony, więc raczej nie ma odwołania, żeby z tego zrezygnować. Widzisz to, co idzie tam, ta chmura? Ta chmura, widzisz tam? Pierdziele, dobra. No. Zobaczymy, co nas jeszcze dzisiaj czeka. No i takie pieskie szczęście, zobaczcie. Beton już jedzie, bo dzwonili z betoniarni, że jadą i fajnie się teraz dzieje. Ale my jesteśmy przygotowani, także czekamy na beton. Dobra, lejemy beton. Mimo słabej pogody niestety nie rozpieszcza, ale płytę trzeba zalać. Będziemy mieć to z głowy. Kubasę na wężu nalejemy. Ja potem sobie tylko łapą to pościągam i jedzie po temacie. Będzie sobie schło. Nie ma tego wiele, więc nie ma się co spinać tutaj, śpieszyć. Mimo tego, że jest na piasku, wziąłem taki troszkę zatrzy, żeby fajnie się go ściągało. Tam mamy już zalane tamtą strefę. Tutaj jeszcze trochę na środek. Tu Sebastian dolej. Albo dobra, jeszcze to już te garno. Dobra. Ta dziura tam walniemy, wiesz? No, trochę zostało, to wypierdzielimy to tam, żeby mógł sobie tu zrobić porządek. Reszta jak zgarniemy, to wywalamy na zewnątrz i po sprawie. Tam heblem tylko zrobię, wyrównam. Zresztą zaraz wam pokażę, o co chodzi. O, tak się zamawia beton. Widzicie, praktycznie na styk. No, nie na styk, bo wzięliśmy więcej troszeczkę. Jeszcze na pewno zostanie, żeby... Dobra, dość. I resztę tam wypierdol za fundament. O. Dość tego macie? Dość. Dobra, bieramy się do zacierania. Dobra, pokażę wam, jak przecieram teraz ten beton po całości. Heblem to robię. Trzeba to troszeczkę wyczuć, bo... jeszcze wszystko świeżutkie, ale... przegłaskam to w ten sposób, z tego względu, że będziemy robić tutaj potem papę po całości grzać, więc nie chcę zostawić takich tematów, jak tu wygląda po ściągnięciu łatą. W ten sposób będzie to dużo lepiej przygotowane, więc te pręty, które tutaj były na prowadzenie, zostały już wyciągnięte. Nie wiem, gdzie one są, tu leżą, poczyścimy, czyli wykorzystamy je na dalszy etap budowy, nie zostawiamy tego w betonie. Jak najbardziej będzie szło je iść tam dalej wykorzystać. I tu delikatnie.
Tu trzeba wyczyścić, bo potem jak to stwardnie, to zapach tej kapy. Będzie kiepsko z tym. No i jadę sobie teraz te pole. Tam mam porobione te odcinki tu. Czyszczę od razu, żeby tego nie zostawiać. W tej chwili wygląda, że jest tak jakby za dużo, ale on sobie siądzie spokojnie. Nie ma się co przejmować. Jak przyjdziemy jutro, to on będzie klapnięty tak jak trzeba. I delikatnie. Kładę to w ten sposób, żeby ta powierzchnia była w miarę prosta i dobrze się kleiło potem papę po całości. Także tak to wygląda. Tak to wyszło, ta płyta wygłaskana po całości, heblem przejechane, widzicie, te baty powściągane. Teraz sobie ładnie podetnie. Jak dostanie skurczu, to ona troszeczkę jeszcze klapnie. Dlatego jest tak troszeczkę, jakby się wydaje, że jest powyżej. Ale nic się nie ma co przejmować, będzie dobrze. Teraz tak, tu akurat za ten czas nam podeschło, więc możemy sobie zrobić porządek tutaj z tym. Obcinam to, nie trę tego tarką, tylko po prostu wycinam to nożykiem. Ostry nożyk. I mamy sprawę załatwioną. Tarką po prostu bym to wyrąbał z tej szczeliny i nic by to nie dało. A tak sobie to delikatnie wytnę. Chcemy jeszcze zrobić dzisiaj tą folię kubełkową, bo jutro najprawdopodobniej będziemy odpuszczać z tego względu, że płyta musi doschnąć, bo będę chciał potem tutaj bentoniki powstawiać na paletach, więc damy temu troszkę czasu, żeby sobie to odstało, bo jestem pewien, że jakbyśmy jutro chcieli tu transport robić, to by był problem. Jeszcze to będzie było za świeże trochę, więc poczekamy, odstoi i będziemy mogli sobie dalej murować te ściany, zamykać to na gotowo. Dlatego było zostawiane też tym. Widzicie, teraz Sebastian już w krótkim rękawku przestało padać na koniec, ale dobre i to. Jakbyśmy murowali tutaj, to nie byłoby po prostu gdzie tego nadmiaru wyrzucać. Trzeba by było to szuflować przez mur. Po co ta robota niepotrzebna? A tak mamy tutaj temat zamknięty i po sprawie. Dobra, folię mam rozłożoną. Przyciskam tutaj górą jeszcze troszeczkę, bo wkręty strzymają, ale jak przyjdzie jakiś wiatr, żeby nie było problemów, dołem się podsypie, zaraz tutaj pochytamy i będą mogli sobie już tu zasypywać pomału ten temat. Czyli ściana ogarnięta do końca. Nic tu więcej robić nie będziemy. Reszta już należy do inwestorów, żeby sobie tutaj ogarnąć. My potem tylko listwa górą i po temacie. Także tyle na dzisiaj z mojej strony. Miejcie się, do jutra.